Drodzy, z tej strony okiem plujący po cichu. Dziś kolejna część Warhammer Age of Sigmar po polsku. Podręcznik jak malować. Dziś postaram wam się pokazać to, o co ludzie mnie prosili po tych kilkunastu odcinkach tego, jak malować figurki. Czyli całość, od podstaw do samego końca. Na widoku mam takiego małego, fajnego książę elfów na gryfinie. Jest to figurka z... zdaje się Spire of Dawn, a dawniej było to Isle of Blood. Także jest co malować, jest dużo detali, na przykład o, tutaj skrzydełka, nie skrzydełka, cuda niewidy. Dzisiaj postaram się skupić głównie na tym gryfie. Rycerza sobie zostawię na kiedy indziej. Figurka przychodzi na takiego podstawce, także to nawet wygląda jakby latało. No i zobaczymy, co się da zrobić z tym, nie? Także jak już pewnie założyliście, są dwa podstawowe kolory już założone. Mam już założony Mordpan Brown na te wszystkie brązowe części i mam założony Downstone na skrzydła. Dlaczego Downstone? Z prostego względu, biały kolor, ja chcę, żeby te skrzydła były jak najjaśniejsze, by to fajnie wyglądało. A biały kolor, ten taki główny biały, na przykład tutaj o Ceramite White, jest bardziej highlightem niż jakimkolwiek kolorem podstawowym. On nie będzie tak fajnie krył na czarnej podstawce, a ja mam, jak już pewnie zauważyliście, głównie na czarno daję podstawki. No nic, dobra, idziemy malować, koniec tego oględzenia. Ja już tu mam troszkę Mordpan Browna. W pierwszej kolejności założyłem brązowy kolor, potem dodałem dopiero trochę tego szarego, pomalowałem skrzydła. No i teraz troszkę poprawę. Wiadomo, na początku nie trzeba być jakoś szczególnie dokładnym z tym malowaniem. Nie trzeba dużo rzeczy robić, bo można potem sobie poprawiać, przynajmniej póki są te podstawowe kolory nakładane. Także dużo już chyba tych podstawowych więcej nie będzie. Przynajmniej nie na gryfie, może jeszcze coś wymyślę na ten dziób. Oczy jakoś, paszcza, coś tam jeszcze będzie. W każdym razie, tak jak zawsze mówiłem, rozcieńczamy farbę, dajemy trochę farby tej brązowej, nieco wody, rozcieńczamy, żeby ona była tak rozwodniona. To pudełko, które tutaj widzicie, to jest tak zwana mokra paleta. Nie chciałem, żeby od razu mi to schło. Jest pełno różnych tutoriali na YouTubie, na necie, jak to zrobić. I to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ pozwala wam to zatrzymać w sumie ten kolor dłużej. Farbki jak to farbki, akrylowe. Dość szybko schną. Ja jeszcze tu mam akurat tak ładnie, dzisiaj słonecznie się zrobiło, także u mnie jest całkiem przyjemnie i ciepło, co jest wręcz nietypowe jak na brytyjskie warunki. No, to ta farbka schnąłaby bardzo szybko, ale na tej palecie jednak troszkę to wytrzymuje dłużej. No, tu jeszcze mam trochę czarnego, przebija, pomalujmy to. Takie nieduże poprawki. Potem przejdziemy na następny kolor. Jak widzicie, ja trzymam figurkę w ręce. Dużo ludzi jest, którzy dają ją na różne podstawki, twierdzą, że jak się trzyma w ręce, to jest jakoś niewygodnie. No nie wiem, no możliwe. Mnie to jakoś nigdy szczególnie nie przeszkadzało. A w ten sposób mam jednak, jak dla mnie, najlepszą kontrolę nad figurką, nad tym, gdzie ją chcę obrócić, co chcę zobaczyć. Także no zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Także tu jeszcze pod skrzydłami, pod łapką jest. Tu końcówkę, pod gardle. Także wkładamy dość cienką tą warstwę. To są już poprawki, także tu nie będzie dwóch warstw w wielu miejscach robionych. Potem jeszcze przyjdzie na to shade, także nie będzie nic widać. No dobra, mamy to. Zastanawiam się, jakim kolorem pomalować te szpony. O, tu jeszcze troszkę się ocaliło. Czarnego. Jest. Tak to wyglądało trochę już lepiej. Dobra. To teraz przejdźmy może do pomalowania jeszcze tych szponów, skoro idziemy. Podstawowe kolory. Mamy szpony, mamy dziób. Kurczę, ciężko się zdecydować. Może jakiś taki kościsty kolor. A jeżeli idziemy w kości i tym podobne rzeczy, no to trzeba by zacząć od takiej podstawowej, fajnej. Albo Zandridas, albo Talarn Sand, jak dla mnie. No nie wiem. Decyzje. No dobra, idziemy w Zandridas. Figurkę na chwilę odłożymy na tą jej podstawkę, niech tam sobie te poprawki małe schną. Oczywiście, jeżeli trafię, a to dzisiaj nie jest takie pewne, po 4 dniach wolnego i kilku piwkach, trafianie figurki nie jest najprostszą rzeczą.
Dobra, jest. Czyli jak z każdym innym. Włóczymy najpierw pędzel do porządku. Ja go zawsze też potem ocieram o tako, żeby jak najwięcej tej wody sprowadzić, ponieważ chcę mieć kontrolę nad tym, co tam się dzieje. Tu zaczynam na palecie mieć coraz mniej miejsca, co jest mało ciekawą opcją. No i kolejna rzecz, tak jak zawsze radziłem, co najpierw trzeba zrobić z farbką, do porządku ją wstrząsnąć, żeby się ten pigment wymieszał z rozcieńczaczem. O, i jest. Farbka ma ładną konsystencję. Ładnie, powoli sobie ścieka, dość gęsta jest. Nakładamy ją na pędzel, dajemy ją na paletę. Następnie bierzemy odrobinę wody. To przygotowane, rozcieńczamy sobie to jeszcze bardziej. Tak, żeby może jeszcze nawet bardziej dodamy tej wody, żeby to jakoś cieniej szło. Jest, kurczę, nałożyłem tej farby, jakby nie wiem, co najmniej dwa smoki miał malować. I następnie malujemy tą cienką warstwą szpony i tym podobne rzeczy. Wszystkie takie kościste rzeczy, taki sobie wybrałem plan, to tak sobie będę malował, nie? Wymaga troszkę precyzji, jest, nie wiem jak dla innych, ale mnie malowanie figurek zawsze uspokajało. A przy tym co ja robię, to każda chwila spokoju akurat jest przydatna. Teraz może troszkę o figurce, jeżeli oglądaliście które z moich poprzednich filmików, coś z serii Wokół Pudła. Jest to figurka z tego zestawu Spire of Dawn, która jest, no, taki zestaw bardzo podstawowy. Do poskładania jest wyjątkowo prosta, ponieważ no, oprócz tego nawet nie trzeba kleju używać. Wszystko jest dopasowane, są końcóweczki. To jest taki fajny zestaw, żeby łatwo się pobawić, nie trzeba się było dużo męczyć. A tu ma jeszcze takie poduszeczki pod tymi, to też będziemy musieli coś na nie wymyślić. Pomylimy do końca te szpony. Jeszcze tu coś mi brakuje. Także powoli się to maluje, powoli się robi. Przestawiło wszystko, nie wiem co się dzieje. Jest, jeszcze kawałek ocalał. Dobra, czyli spony już są pomalowane. Można to tak o od razu troszkę lepiej, trochę inne podejście. No i teraz jeszcze tą samą farbką, to jest dalej pierwsza warstwa. Skupmy się teraz troszkę na tym dziobie. Czyli delikatnie resztką pędzla, tak żeby mieć dokładne kontrolę nad tym, co tu się dzieje. Pomalujemy ten dziób. W końcu to gryfon, także ni to orzeł, ni to lew, ni to nie wiadomo co, ni to nawet nasza teściowa. Więc jest co z tym robić. No w sumie mina jest gryfa całkiem ciekawa. To jest duża jednostka, jest dość zdolna. No i w momencie jak pomalujecie sobie to mam nadzieję bardzo ładnie ozdobi to wasz układ tego co tam jest. Dobra, tu jeszcze widzę, jest język w środku, jest paszcza, no nic, musimy poczekać, najpierw obeschnie ta warstwa. O, teraz tu widzicie efekt tego, jeżeli da się za dużo farbki. Tu jest takie małe nozdrze, które się właśnie ukryło i teraz żeby to odkopać, jest taką końcówką pędzla. Kilka razy macnąć, w tym momencie ta farbka się odblokuje. Ale to jest to właśnie co mówiłem, jeżeli farbka nie jest za dobrze rozcieńczona i ona potem wchodzi w takie małe szczególiki, zatraca się. Także dlatego zawsze warto jest kilka cienkich warstw niż jedną grubą. Popatrzmy co on tu jeszcze ma. Ma to jakieś z tyłu. Ciężko powiedzieć, no ni to palce, ni to pazury, ale jeżeli są, to są bardzo dobrze schowane. Ma jeszcze takie poduszeczki pod palcami. Ja myślę, że ja te poduszeczki pomaluję na czarno. Także póki ta warstwa sobie zasycha, na spokojnie, można by te poduszeczki porobić. No i w ten sposób nie trzeba czekać aż tyle. Dobra, warstwa już nawet w miarę wyschła. Tu mówię, jest dzisiaj ciepło, więc to wszystko ładnie szybko schnie. Nakładam od razu drugą warstwę tego talarn sandu, żeby to ładnie się szybko zakryło.
i żeby dokładnie pokrywało te szpony, bo nie chcemy, żeby tam czarny się zbytnio przybijał, przynajmniej na razie jeszcze nie. Potem będziemy rozmawiać na ten temat. Na nieco ciekawiej, mam nadzieję. Nie wiem, czy z tym światłem wam to nie przeszkadza za bardzo, ale zobaczymy, co się zrobi. Może skrzydła ze spodu wygląda to tak. Czekajcie, wyjmiemy go z tej podstawki. O, jest. No i spód wygląda w ten sposób. Także, żeby poalować tutaj te krawędzie, wystarczy tak tym brązowym troszkę dojechać pod te tą krawędź, tą szaro-brązową między cielskiem a piórami. Znaczy tą brązową farbką tak dojechać do krawędzi. Potem skupimy się na tym jeszcze, jak będziemy malować to właśnie shade'ami. Dobra, moi drodzy, to niech sobie tu odpoczywa przez chwileczkę. A my w tym czasie przygotujemy jakiś kolor na tą paszczękę. No cóż, myślę, że najlepszym sposobem będzie tutaj coś czerwonego na początku. I może język zrobimy pod niebieski, pod fioletowy. Także paszczenka, sam środek paszczęgi będzie pomalowany mefistonem. Czyli taką bardzo już tradycyjną, czerwoną farbką. Tego talarcenda odłożymy, jest mi już na razie potrzebny. Downstone na razie mi jest chwilowo niepotrzebny. Jest mefiston. Troszeczkę na pędzel, nie potrzebujemy go dużo. Wymieszać minimalnie troszeczkę wody do tego na paletę. Jest zrobione i malujemy paszczękę. Teraz takie malowanie takich szczegółów zawsze się dobijało, jeżeli nie do końca była chyba wyschnięta farbka. Ale zobaczymy, może się uda. Ja cały czas jak na razie używam cienkiego pędzelka do pomalowania skrzydeł i tym podobnych używałem takiego grubasa wielkiego. Ze względu na czyste lenistwo. No można to malować cienkim pędzelkiem, ale po co? No. Można też na przykład skakać z wieżowca, ale no nie każdy to robi, także są rzeczy, które warto robić nieco inaczej, używać troszkę tej swojej łepetynki, tej inteligencji, no i tego, co jest dostępne. No to ładnie wyszło, także wyjdźmy troszkę tymi szponami na zewnątrz, tym czerwonym. No i to wyglądało tak, jakby nasz radosny kolega właśnie coś wciął. Popatrzycie, tu zaraz będzie widać. Jest gotowe. Tu na krawędzi dzioba widać małe zacieki z krwi. No bo przed chwilą pewnie zjadł jakiegoś skajwana. Także ten typ tak ma. A skoro już zrobiliśmy tutaj, to potem zrobimy też na szponach, że coś złapał. W ten sposób będzie to wyglądało nieco lepiej. Taki mały szczegół, a cieszy. No dobra. To odłożymy. Jeszcze mam dość farbki na drugą warstwę. Poczekamy chwileczkę, aż to przeschnie. No i co następnie? No następną częścią będą shade. I tu mam troszkę problem, bo nie do końca wiem, jak to zrobić, żeby to fajnie wyglądało z tymi shade'ami. Mam tu albo Karabu Krimco. To myślę, że to zrobimy w ten sposób, że sepia, która jest tak pomarańczowo-brązowa, pójdzie na cielsko. A tu jeszcze gdzieś mi się czaił w tym moim wielkim, ukrytym pudle Nuln Oil, który pójdzie na skrzydła i to będą cienie ze skrzydeł. Także odłożymy go już tu też na bok. Jest gotowe. Dobra, poczekam jeszcze chwilkę. Dobra, już to chyba przeszło. Można drugą warstwę teraz tego czerwonego dodać do paszczy. Jest. Nawet całkiem przyjemnie, jakby właśnie kogoś wciął. Zadowolony jest, ewidentnie. No dobra, moi drodzy, no to teraz pora na shade'y. No i shade'y tradycyjnie. Używamy pędzelka z miękkim włosiem, żeby tam więcej tych rzeczy w to wlazło. I też robimy kilka cienkich warstw. Czekajcie jeszcze, zanim zacznę. Zobaczcie, i dam nie dłużej ten. Także gdzież ten pędzel mój do shade'u się podział? Base jest, jest, nie, to jest layer. O, jest. Dobra. Szukasz, a on tu. Zaczniemy od Seraphim Sephi. Najpierw wymieszać farbkę, bo nie wiadomo, kiedy ostatni raz była używana.
Następnie, na paletę jakąś, ja tu wyjątkowo wybrał po prostu z pudełka, bo na palecie zaczęło mi brakować miejsca. I bierzemy, malujemy te wszystkie brązowe części, tak żeby ten shade się osadził. No, ja w tym momencie będę malował bardziej tam, gdzie są jakieś takie cienie. Zobaczmy, czy to coś da, czy to coś będzie widać. Niekoniecznie, on dużo daje, to mnie troszkę martwi. Jak to wygląda? Nie wygląda, no. Będzie chyba trzeba inny shade wziąć. Właśnie jeszcze kawałek. Czy to tak jest spłynie? Jak widzicie, tym razem nietypowo nie maluję całości, tylko staram się malować tam, gdzie są takie ciemniejsze miejsca, zagłębienia. Tak, żeby ten brązowy dalej ładnie na razie prezentował, no ale niewiele z tego będzie. Będzie trzeba poprawić potem na brązowo, także malujmy go już całego. Zobaczmy, co wyjdzie z tego. Idziemy na brązowo, tu się gdzieś osadzę ten shade tak powolutku, ale on tak cienki jest strasznie. Widzę, że brązowy shade na brązowym tle raczej furory nie zrobi w mojej kolekcji malowania. Bardzo ostrożnie, jeżeli malujecie tymi shade'ami, bardzo ostrożnie malujcie przy skrzydłach, czy też przy takich właśnie szczegółach, żeby to się nie zapatrzyło gdzieś tam, żeby to się nie zapatrzyło w skrzydło, no w tym momencie będzie znowu trzeba poprawiać, a po co, skoro można nie. Ale jak to wygląda, no przyjrzyjcie się. Zaczyna się powoli osadzać ten shade w jakichś tam tych zagłębieniach, było na przykład przy żebrach, żeby te mięśnie pokazał nieco bardziej. No nic, spróbujmy go tu jeszcze dać więcej. Także to jest dość sporo tego shade'a nam to, na to idzie. Ale myślę, że efekt będzie tego wart. Zobaczymy. Teraz to lepiej wygląda, jednak ten shade się osadził ładnie potem, jak całość pomalowałem. Zaczyna spływać dokładnie tam, gdzie ja go chciałem, a nie tam, gdzie on chce. Co zawsze jest przyjemne, jeżeli się maluje. No i teraz pomalujemy tym shade'em szpony. Zobaczmy, czy szpony się też da, czy tam ładnie się mieści pomiędzy tym wszystkim. Jest, nawet to jakoś idzie. Ciężko mi to powiedzieć, bo to światło jest takie troszkę drażniące, ale nie chcę, żeby wam było za ciemno tutaj. Chciałbym, żebyście jednak coś widzieli z tego filmiku. No i teraz na przykład trzeba uważać przy tym, jak się co robi, ponieważ jak zmaścicie, jak źle złapiecie figurkę, to po prostu zmyjecie ten shade, on spłynie stamtąd, gdzie pomalowaliście przed chwilą. No i takie w kółko macie i będziemy się kręcić. Ale syzyfowej roboty przy figurkach, no to ma być przyjemność, a nie męczenie się, tak? No dobra, są. Dam na chwilkę pauzę, niech to przez moment przeschnie, bo już nazbieraliśmy tych minut i zaraz będziemy dalej. Dobra, pierwszy shade założony, stwierdziłem, że skoro mam jeszcze drugi, no to po co pauzować, można od razu drugi też pomalować. Czyli najpierw Nude Oil, wstrząśniemy go trochę, no i on będzie szedł na skrzydła. Tym razem niestety będziemy musieli pomalować najpierw jedną stronę, potem drugą, także nie ma już litości, nie ma lenistwa. Trzeba pomalować to do porządku. Jakoś to zobaczyć, jak on się tam zmieści. No brudzi te skrzydła, brudzi tak jak ma. Dobra. Zaraz pewnie zobaczycie do porządku. Spróbujemy to jakoś złapać drania, żeby nie uciekał. O jest. Patrzcie, jak się ładnie osadza. To jest chyba najbardziej taka oszukańcza technika malowania, jaka może być tymi shade'ami. Co jest ważne przy nich? Ważne jest, tak jak na pewno już wspominałem, żeby malować tak, żeby to się nie rozpływało. Upewniać się, że nie ma nigdzie jakichś takich skupisk tej farbki, bo w tym momencie to będzie wyglądało naprawdę paskudnie, a nie o to nam chodzi. No popatrzcie, jak ładnie. No to jakoś się pojawia, no. Nie jest to może dokładnie ten kolor, który ja bym chciał. Nie ma co narzekać zbytnio. Także są shade'y i taka jest różnica między skrzydłami. Pierwsze niepomalowane, drugie już z założonymi shade'ami. Także ta farbka spłynęła gdzieś tam, jakieś te parki od wejścia.
próbujemy ją tak rozdzielić, żeby to nigdzie szczególnie się nie skupiało w jednym miejscu. Ona ładnie wychodzi. Powolutku, powolutku, ale co z tego może będzie. Dobra, pierwsze skrzydło góra jest, teraz jedziemy z drugim. I tak samo, staramy się wzdłuż tych skrzydeł niż jakoś pod prąd, żeby to tam się dostało wszędzie, gdzie ma się dostać, tak? No to jest usiłość, no. Nie, powolutku, powolutku się osadzę, dokładnie tam, gdzie ma się osadzać. I potem będzie trzeba zrobić jednak nieco dłuższą przerwę na to, żeby to wyschło, ponieważ szajdy są strasznie rozwodnione, jednak schną nieco dłużej niż zwykłe farbki. No nieco, no, najlepszym pomysłem jest zostawić sobie przynajmniej te 15-20 minut pomiędzy warstwami, jeżeli chcemy następną warstwę tego szajda gdzieś tam dać, żeby to jakoś wyglądało. Teraz wracam do tej pierwszej. No i po szejdach nagle te skrzydła nabrały głębi, prawda? To samo zrobimy mu z tą paszczenką. Jak już robimy, to niech ma, nie? I też od góry w dół. Schodzimy sobie ładnie, powolutku. Patrzcie, jak się ładnie osadza, jak on nabiera nagle życia. Duszy nawet, wręcz bym powiedział, no, jak na złość dla kolegi z 23 Games, bo on lubi to stwierdzenie. Co by tu jeszcze powiedzieć? Jak widzicie, na razie kompletnie olewam tego elfa na górze. Nie robię z nim w ogóle nic, bo jakoś, nie wiem, nie mam dzisiaj na niego natchnienia. Stwierdziłem, że pomaluję sobie gryfa. Oglądałem sobie filmik, jak ktoś maluje fajnie, tam skrzydła tym podobne. Dużo, dużo lepiej niż ja. Nie ma co się kryć, nie ma co się próbować jakoś dowartościować. Ja wiem, że nie jestem jakimś super malarzem, ale coś tam zawsze mogę potrafić, nie? Coś trening czyni mistrza, jak to mówią. Także próbujemy. A że wy w międzyczasie też oglądacie ten trening, przynajmniej nie czuję się aż tak samotny, jak to maluję, także to zawsze jest jakiś dodatkowy bonus. No dobra, teraz już naprawdę muszę na chwilę odłożyć na te 10-15 minut. No i za 10-15 minut wrócimy. Także na razie wygląda to w ten sposób. Ok, skrzydła są. Nawet go wróćmy do was ogonem. Pierwszy raz obracam gryf ogonem do ludzi. No i tak to wygląda. Do zobaczenia za 10. No dobra, dla was minęła sekunda, dla mnie minęło właśnie 10 minut. Figurka obeschła, widzę na załączonym obrazku z Padajska. No i wygląda to teraz tak. Teraz próbujemy zrobić coś z tymi skrzydłami, żeby wyglądały nieco bardziej ciekawie. Najprostszą metodą na coś, co ma aż tyle krawędzi, będzie dry brushing, także tym się teraz zajmiemy. Czyli bierzemy suchy pędzel. No jak się troszkę zesztywnił, rozjedziemy go nieco. Pędzel jest, bierzemy troszkę tej farbki na koniec i wcieramy to w jakąś chusteczkę, papierowy ręcznik, coś w ten styl, żeby się zatrzymało pomiędzy włosami w tym. Upewniamy się, żeby nie zostało za dużo. Dla papierowego ręcznika można też użyć innych rzeczy, między innymi starej taśmy. I następnie delikatnie, tak jak tu na tym załączonym obrazku, jedziemy po tych wszystkich piórach, które chcemy pomalować tym kolorem. W tym momencie będzie się to osadzało ładnie na tej stronie, na której my chcemy. Także będzie się osadzało tylko na krawędziach. Takie, że jest odpowiednio mało farby. Popatrzcie, co się dzieje. No i proszę. Muszę widać. Zaczyna się osadzać coraz więcej tego. Także znowu wcieramy ten papierowy ręcznik, że się da i malujemy dalej. No i za dużo tego teraz dałem. Zmaściłem.
która sama za dokładna nigdy nie była w malowaniu piór. Wygląda to jak teraz w ten sposób. Także mamy już drugą warstwę. Spróbuję teraz się skupić troszkę na tych końcówkach. Wygląda więcej inaczej. Nie, wygląda to nieco lepiej, prawda? Także jeszcze to samo zrobimy teraz na drugiej stronie. Ten teraz nie zmaścił znowu tak jak poprzednio i nie wkręcił tego wszystkiego w jedną grubą warstwę. No i znajdujemy te pióra, które chcemy pomalować. Jedzie. Osadza się całkiem ładnie, nie? Jak na suchą parkę. No i proszę. Oba pióra są zrobione. Wygląda to teraz tak. Także tyle, jeżeli chodzi o niego. Jeszcze troszkę tej farbki trzeba dodać, mi się wydaje, na to drugie skrzydło. Tutaj na krawędzie, nie? Już tak mało tak wyszło. Będziemy jeszcze dodawali zaraz trzeci kolor. Teraz o wiele ładnie to się osadziło. Jeszcze to sobie mazniemy raz albo dwa razy taką. Nie wiem, nie jestem szczególnie dokładny w tym, ale też jak dla mnie to jest takie kolorowe. Teraz po dry brushingu, właśnie tej drugiej warstwy, skupimy się na czymś ciekawszym. Ceramic White. Spróbujemy zrobić dokładnie to samo, czyli dry brushing. Kurczę, wybaczcie, no. Dalej ta choroba mnie trzyma. Także, tylko że po co je farbce? To proste już takie nie będzie. Na szczęście Ceramic White jest dość gęsty. Może się udać. Głowy nie dam. Wydamy znowu papier. Wcieramy papier. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Tutaj nie zostało aż tak dużo w tej kropce. Jest. No i jedziemy. Teraz białe. Znowu o jedną warstwę bliżej robię. Jak zauważyliście. Skupiamy się tylko tu na tej końcówce. Proszę. Można to samo robić z każdym innym kolorem, także jeżeli chcielibyście zielone skrzydła, to proszę bardzo, będziecie mieć zielone. Także poprawimy znowu, staramy płacić razem z drugiej strony. Jest tylko tą końcówkę. Ej. Za dużo dałem. Po wiele za dużo. No nic, będzie trzeba to jakoś wygładzić. Czyli będzie trzeba poprawić z drugiej strony, albo dać więcej shade'a jakiegoś najpierw i potem jeszcze raz poprawić. Jakby poprawmy od razu też tą drugą stronę. Ale to zmaściłem jak ostatnia lama tutaj. No nic, jak to wyratować? Najprostszym sposobem będzie danie shade'a. Znowu. Który uwydatni te wszystkie krawędzie, to by się nie dostało. Widzicie, tutaj cała ta linia nie wyszła do końca w ogóle. Także najprostszym sposobem będzie nałożenie znowu shade'a zaraz, jak to tylko przeschnie chwilkę, i poprawienie potem jeszcze raz. Także może to nie wyjdzie do końca ten sam kolor, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. No strasznie jestem niezadowolony z tego teraz. Nie, bierzemy Nuln Oil. Czekamy ten. To nie jest normalny kolor, tak że szybko powinien przeschnąć. Raz, dwa, dmuchnąć i nie wiem. No, jakoś się udało to uratować. Nieszczególnie.
że ten już lepiej nie wyglądał wcześniej. To samo możecie zrobić też tu z piórami, na przykład wokół pyszczka tym podobne. Ja to dam trochę wokół pyszczka, tam wyjaśnię tym longbeard klejem, żeby nie było, że tylko skrzydła są takim kolorkiem. Znowu bierzemy suchy pędzelek, wcieramy tą farbę w pędzel, przy użyciu jakiejś chusteczki, żeby jak najwięcej tego badziewia spłynęło chwilowo i potem tylko od strony skrzydeł. Osadzamy tą farbę delikatnymi ruchami wzdłuż cmentowy. To jest zabawy z tym. Następnie zrobimy troszkę layeru. Tu zaraz wzdłuż oczu podobne rzeczy poprawimy jako layer. Nie wiem, czy widać. Delikatnie troszkę farbki na pędzel. Tylko te linie, które chcielibyście uwydatnić bardzo. Tylko tu wzdłuż dzioba. Tu nad okiem. Rozmawialiśmy tą pierwszą linię skrzydeł. Pierwszą linię piór. I to samo z drugiej strony, żeby nie wyglądał jak kompletny idiota, nie? Pamiętam, już kiedyś miałem taką figurkę, że pomalowałem sobie pięknie o jedną stronę, zapomniałem całkiem o drugiej, no i wyszło jak wyszło. Linia piór. I tu wzdłuż dzioba jedna linia też. W ten sposób jest on dużo bardziej wyraźny. Nawet ciekawie, nie? Tu teraz jest, nie wiem czy widzicie, język w środku. Ja się teraz tym językiem zajmę. A to jest skrzydła swą. Damy na niego trochę fioletu, także może na porównaj. Będzie się ładnie odcinał z tym kolorkiem, który jest tam w środku, tym czerwonym. Ten środek tego języka też nie kupuje. Także jest fiolet, jest język. O, tutaj. Teraz nakładamy tak. Staramy się tylko na język nakładać. Teraz wygląda jakby wcinał jakieś cukierki, kurde. Pamiętacie takie farbujące? Wygląda to nieco inaczej. No i chyba na tyle, jeżeli chodzi o mojego gryfa. Jeszcze może jedną rzecz zrobimy, zanim się skupimy dalej na tym. Rozjaśnimy mu też pony. Mamy jakiś brązowy kolorek. Tak samo, będzie dry brushing. Postaram się nie zmaścić tego tak jak ze skrzydłami. Popatrzmy, co my tu mamy z brązowego. Jest Golfak Brown, taki bardzo brązowo-pomarańczowy, coś w tym stylu. Powinno się ładnie prezentować. I zrobimy jeszcze nim jedną rzecz potem. Może zaraz zobaczycie, czekajcie, najpierw nałożymy tego Golfak Browna na te szpony. Na te szpony, ręce, nie wiem, nogi, grzyb wie co to jest. W każdym razie tu będziemy nakładać, teraz delikatnie, tak żeby jak najmniej tej farbki było na tym. I popatrzcie, spróbujemy tego nie zmaścić tak jak poprzednio. A jak się ładnie osadza. No nie? Tutaj chyba, że od razu widać różnicę. Mam nadzieję, że na filmiku też to będzie widać. Bo na żywo od razu jest. Wygląda całkiem ciekawie. Ożył skubany, no. Ożył, to dopiero nowość. Dobra. Także filozofii wielkiej nie ma, nie? No i popatrzcie. Od razu to ładnie wygląda. Tu widzę jeszcze kawałek jakiś pominąłem. Domalujmy troszkę, poprawmy, żeby było. Tu jest też o... Znaczy niektóre rzeczy to dopiero zauważam na filmiku. Jak patrzę na kamerę, czy w ogóle widzicie co ja robię. I teraz jeszcze jedną rzecz próbuję zrobić. Nigdy tego nie robiłem.
każdym razie takiego... Plamki na draniu. Zobaczymy, czy się uda. Jest tak zrobiony w oryginale z takimi plamkami. Ja tych plamek jakoś nigdy nie robiłem. Nigdy mi się jeszcze nie udało. Zobaczymy. Wygląda troszkę teraz, jakby miał taką paskudną ospę, no ale niech mu będzie, to już jest jego problem. Ja się tym raczej od niego nie zarażę. Jeszcze może na grzbiecie, na tu, tu gdzieś, tu. I zobacz. No i gryf wygląda teraz tak. Mam nadzieję, że podobało wam się to, że nie wyszło to jakoś super paskudnie, że nie byłem najstraszniejszym z ludzi, którzy mogliby was czegoś nauczyć. Tyle jeżeli chodzi o gryfa. Może w następnej części skupię się też na malowaniu tego elfiego księcia, który jest u góry, ale to już pogadamy w następnej części. Jeszcze zanim skończę, poprawmy może ten dziób, bo dziób ma tylko jedną warstwę, a z jedną farbką wiadomo wszystko wygląda gorzej niż z dwoma. Także odkładamy te wszystkie pozostałe, żeby to wyschło. To znaczy, żeby to nie wyschło. Tu jest ten dry. Tutaj white. I skoro nakładaliśmy wtedy coś kości z tego, teraz mamy screaming skull. I nim poprawimy tylko ten dziób, żeby jakoś wyszedł. Co my tu mamy? Gdzie są te pędzle? Wszystkie moje. Jest tutaj. Small layer brush. Także nakładamy na pędzelek. Jak zawsze trochę wody. Mieszamy. Jest pomieszane. I teraz popatrzcie, co spróbujemy zrobić. Jest dziób tutaj. I po krawędzi górnej tego dzioba pojedziemy. Próbujemy go wyostrzyć troszkę. Tu wzdłuż ostrzy też. Bardzo delikatnie końcówką też o wzdłuż tego nosa. Wygląda teraz tak. Wygląda jednak nieco inaczej, nie? Odżył jakby. I tu jeszcze wzdłuż tej krawędzi górnej może. To jest teraz już taki ubaw bardzo precyzyjny, żeby nie zmaścić za dużo. A ja maszczę czasami nieziemsko, także... Mam nadzieję, że wyjdzie to jako tako. Także tyle, jeżeli chodzi o dziób. Dziób jest poprawiony trochę, zarysowany nieco lepiej. Nie wiem, gryfon do góry nogami, nie? To taka sztuczka. I teraz jeszcze trochę tego na szpony. Też tylko właśnie te górne krawędzie szponów. Te wyeksponowane takie. Żeby to nabrało jakiejś głębi, bardziej życia. Nawet jeżeli dacie tylko troszeczkę tej farbki na te krawędzie zewnętrzne, zawsze to będzie jednak troszeczkę jednak inaczej wyglądało. Także no, takie malutkie szczegóły, które w jakimś czasie ludzie zaczynają doceniać. Zwłaszcza jeżeli sami malują sobie. Nagle zauważyłem, że o, to fajnie wyszło, tamto fajnie wyszło. Że o, tu ktoś super efekt zrobił. Najczęściej to jest właśnie coś takiego, czyli highlighty, nie highlighty. Podobne jest tutaj widy. No i to by było chyba na tyle na dziś. Dobra, moi drodzy. Słuchaliście mnie niemalże przez 40 minut, o ile nie przewijaliście zbytnio YouTube'a. Jeżeli filmik wam się podobał, jeśli podobało wam się, co się stało z tym gryfem, jak został pomalowany, co z nim zostało zrobione, dawajcie jakieś lajki, dawajcie komentarze, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania i zrobić, co się da. Nic, moi drodzy, do usłyszenia w następnym odcinku. Postaram się też wymyślić dla was coś specjalnego, albo kto wie, może nawet tego elfa dokończę.